Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Zawadka w gminie Tokarnia to jedno z takich miejsc w powiecie myślenickim, w którym zgodnie ze słowami poety Władysława Bełzy ziemia krwią się dymi i dość świętych kości chowa. Bohaterów tragicznych wydarzeń końcówki II wojny światowej, czyli walk Armii Krajowej w masywie Kotonia oraz pacyfikacji wsi Zawadka w 1944 roku, uczczono podczas rocznicowych uroczystości 28 września, poprzedzonych polową mszą świętą przy pomniku upamiętniającym ofiary sprzed 70 lat. Walka o wolność Polski kosztowała nasz naród 6 milionów istnień ludzkich. Była to ogromna ofiara. Ważne jest to, żeby właśnie młode pokolenie poznało te dzieje tragiczne, bo osoby, które bezpośrednio miały możliwość obserwowania tego, chociażby tutaj na Zawadce, no już chociażby miały 5 lat, to już mają dzisiaj 75, to są już staruszkowie i za chwilę ich nie będzie. Tak jak już mówiłem, nie ma już uczestników walk tych na Kotoniu, bo już po prostu ze względu na stan zdrowia lub wiek, lub po prostu no już śmierć biologiczną, już po prostu ich nie ma. Dlatego tym bardziej musimy poznawać tę historię i żeby w młodym pokoleniu nie zaniknęła jakby pamięć o tym, żeby byli w stanie zawsze myśleć, że są i mogą być chwile tragiczne, a nie tylko takie dobre czasy, jak żyjemy od 70 lat w wolnej, niepodległej Polsce. Także że jest to bardzo ważne i dziękuję tutaj organizatorom Rajdu Beskidzkiego już piątego, że angażuje młodzież do poznawania właśnie tej trudnej historii naszej ostatniej wojny światowej. Aby lepiej zobrazować szczególnie młodemu pokoleniu, jak na tym terenie wyglądała walka z hitlerowskim okupantem, po uroczystościach zaproszono wszystkich uczestników do obejrzenia widowiskowej rekonstrukcji historycznej. Rekonstrukcja była przeprowadzona, żeby uczcić 70. okrągłą rocznicę bitwy, jaka rozegrała się w tym miejscu. Były to ostatnie akcenty akcji Burza, czyli przygotowania ziemi polskiej do objęcia władzy ponownie przed bolszewikami. Mniej więcej w tym samym miejscu te wydarzenia, które mieliśmy możliwość oglądania przed chwilą, rozegrały się. Były to drastyczne wydarzenia dla mieszkańców tych okolic.